To wielki obowiązek. Narodzie wielki z chrobrego i mieszka, tyś kraj nad Odrą i Wisłą zamieszkał. Tyś potężnym krajem w Europie była, kiedy mądra głowa ojczyzną rządziła. Przez kilka wieków znana byłaś w świecie, że jest tu dobrobyt i dostatnie życie. A kiedy władzę przejęła prywata, musiałeś zniknąć na 123 lata z mapy świata. Ale w sercach narodu, to każdy przyzna, zostały trzy rzeczy: Bóg, honor i ojczyzna. Korzystałeś z tego i wciąż się buntowałeś i do walki z wrogiem ciągle powstawałeś. Tutaj mądrzy ludzie zawsze się rodzili, którzy do wolności naród prowadzili. My ich dzisiaj pamięcią swą czcimy za ich bohaterskie i przepiękne czyny. Wielu z nich musiało ojczyznę opuścić, bo groźny zaborca ich do tego zmusił. Tam też ojczyźnie ciągle rozmyślali, organizowali legiony, bić wroga wracali. Znalazł się też człowiek, co ojczyznę zostawił, który cudny prezent narodowi sprawił. To wspaniała pieśń, która wielką mocą tryska i każdemu rodakowi łzy z oczu wyciska. To hymn narodowy, jeszcze Polska nie zginęła. Dbajmy o nią wszyscy, aby piękną była. Rządźmy jak swoją, niech ciasna nie będzie, a praca, sprawiedliwość, dobroć i miłość niech tu kwitnie wszędzie. Jestem patriotą, bądź i ty. Dlaczego przy hymnie państwowych z mych oczu łzy płyniecie? Chyba dlatego, że powstał, gdy Polski nie było na świecie. Rodzice mnie nauczyli tego, że podczas wykonywania jego, choćbyś miał najważniejsze zajęcie, stań na baczność, kolego. I nie tylko zatrzymaj się na baczność, lecz zdejmij też czapkę z głowy, bo to najświętszy obowiązek Polaka, uczcić tym hymn narodowy. Wiele cierpień ponieśliśmy w naszej historii. Cieszmy się dzisiaj, że jesteśmy wolni. Uczmy młode pokolenie szacunku dla ojczyzny, bo po ranach zadanych trudno usunąć blizny. Wyrzućmy z serc naszych nienawiść. Bogaćmy serca przebaczeniem.
zachowajmy w sercach też pamięć, to pomoże naszemu istnieniu. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie przywitać wszystkich Państwa, którzyście zechcieli tutaj przyjąć nasze zaproszenie i przybyć na to, żebyśmy wspólnie mogli świętować i kolejną rocznicę już uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale także Gminny Dzień Strażaka, który chwilowo nawet został Światowym Dniem Strażaka. Tu Pani Jagoda tak nam naszą rangę podniosła, że staliśmy się chwilowo taką światową stolicą Ochotniczych Straży Pożarnych. Książę Adam Jerzy Czartoryski napisał tak: w ciągu całego mojego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i partię antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia. Tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej i tych, którzy woleli upadlające, obce panowanie. Do której partii my przystąpimy? Którą partię my chcemy wspomóc? Szanowni Państwo, my mamy wybór. Tak jak posłowie obradujący na Sejmie Wielkim, oni mieli wybór. Mogli przystąpić do Towarzystwa Patriotycznego, a mogli wesprzeć obóz hetmański. Ci, co chcieli rozwoju ojczyzny, przystąpili do obozu patriotycznego. My również powinniśmy wspierać i wspomagać tych, którzy żyją i pracują dla naszej ojczyzny. Już niedługo, już jesienią, mamy wybory do polskiego parlamentu. Czy swoim głosem wspomożemy obóz patriotyczny, czy obóz hetmański? Czy damy szansę na rozwój tego kraju, na poprawę bytu mieszkańców, na podniesienie sytuacji Polski na arenie międzynarodowej, żeby Polska stała się podmiotem, a nie tylko obszarem między Rosją a Niemcami. To jest bardzo ważne i od tego będzie zależała przyszłość i nas, i młodych naszych dzieci, naszych wnuków. Musimy sobie zdać z tego sprawę. Szanowni Państwo, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja niech również daje nam wszystkim siłę do tego, żebyśmy każdy na swoim poziomie dbał o dobro wspólne, żebyśmy eliminowali wady narodowe i nie szukali tych wad tylko w Brukseli, w Warszawie czy gdzie indziej, ale także patrzyli tutaj, co się u nas dzieje, żebyśmy chcieli Polski silnej, Polski sprawiedliwej. Konstytucja 3 maja, Szanowni Państwo, tak powiedzieli jej autorzy, ona była jakby testamentem gasnącej, upadającej ojczyzny. Ale ta Konstytucja, ona w naszej historii zawsze była, zawsze jest i zawsze będzie symbolem niepodległej Polski. O tym dobrze wiedzieli zaborcy, dobrze wiedzieli okupanci, o tym dobrze wiedziały władze komunistyczne, kiedy zakazywały świętowania tej rocznicy. Ale dzisiaj, dzięki Bogu, my możemy świętować tą rocznicę, możemy z dumą patrzeć na flagi biało-czerwone, możemy z dumą śpiewać pieśni patriotyczne z rotą, z hymnem naszym na czele i możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość Polski. I patrzmy z nadzieją na przyszłość naszej ojczyzny, róbmy wszystko, żeby ta ojczyzna była silna, sprawiedliwa i ta nasza mała ojczyzna Komarówka, ale także nasza kochana ojczyzna, nasza Polska. Jeszcze, Szanowni Państwo, kilka słów do druków strażaków, bo dzisiaj świętujemy razem ze świętem Konstytucji Gminny Dzień Strażaka. Z wielką wdzięcznością patrzymy na druków strażaków, którzy są zorganizowani w 10 jednostkach. Od tych najstarszych, tak jak ta w Komarówce Podlaskiej, na placu której się znajdujemy, po najmłodszą w Wólce Komorowskiej. Bardzo serdecznie, druchowie, dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą działalność, tą ratowniczo-gaśniczą, ale także działalność społeczną. To, że jesteście z nami na wszystkich uroczystościach naszych gminnych, patriotycznych, za Waszą piękną postawę, za tą postawę przywiązania do Pana Boga, do Kościoła i do naszego państwa i do naszego narodu. My jako samorząd są tutaj radni, myślę, że dokładamy starań i tych organizacyjnych, i finansowych,
ażebyście mieli możliwość niesienia pomocy. Wyposażamy w odpowiedni sprzęt. Państwowa Straż Pożarna dokonuje szkoleń, tak żebyście byli zawsze gotowi do niesienia pomocy drugiemu. Za to bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Niech święty Florian Wam błogosławi w Waszych poczynaniach w życiu rodzinnym, w życiu osobistym i w tej służbie, jaką pełnicie na rzecz drugiego człowieka. Szanowni Państwo, już powoli kończąc, i dziękując za uwagę, również dziękuję za to, że tutaj jesteście. Za to, że byliście w Kościele na mszy świętej za ojczyznę. To jest bardzo ważne. Dajecie przez to przykład, że te sprawy ojczyzny i naszej gminy nie są wam obce. Że potraficie się modlić, że potraficie być i dać świadectwo swej przynależności do naszej ojczyzny. A zakończę dość poważnie, bo zakończę słowami świętego papieża Jana Pawła II. Te słowa papież wypowiedział w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2002 roku. Oczywiście nie będzie to cała homilia, bo to byłoby za długo, ale fragment tej wypowiedzi, ten fragment ma charakter modlitwy. Modlitwa o wstawiennictwo Maryjcie, jest święto maryjne, o wstawiennictwo za nasz naród, za poszczególne grupy. Papież powiedział tak, posłuchajmy. Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Twemu Synowi. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy. Wypraszaj to, czego Twe dzieci najbardziej potrzebują. Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie uległy zgorszeniu. Tobie polecam mój naród, Tobie ufam i raz jeszcze wyznaję. Totus tuus Maria. Dziękuję bardzo. Wielce czcigodni kapłani świętego Kościoła Rzymskiego, szanowny panie wójcie, drodzy przedstawiciele samorządów powiatowych, gminnych, dostojni druhowie, szanowni mieszkańcy gminy Komarówka, jakże wspaniali, drodzy młodzi przyjaciele, druhny i druhowie chówca świętego Józefa, wy, którzy swoją obecnością napawacie nasze serca. Możemy rzec, że dzisiaj na terenie Rzeczypospolitej od morza po szczyt gór, od Bugu po Odrę słyszymy piękną, radosną pieśń. Witaj, Majowa Jutrzenko. Pieśń jakże mądrą, ale jakże dumną zarazem. Bo oto świętujemy wyjątkowy czas. Czas wielkiego wydarzenia w historii naszego narodu. Co więcej, naszych narodów, bo oto obok Rzeczypospolitej to święto kultywowane jest również na sąsiedniej, jakże bliskiej Litwie. Brawo! Brawo! Za mną!